Witam Was w nowym vlogu. Tak zacznę wieczorową porą. Słuchajcie, właśnie skończyłam dla Was kręcić film na mój kanał urodowy Beauty by Mikasia, na który serdecznie Was zapraszam. Dobra, no to teraz skończyłam filmik urodowy, pielęgnację mam za sobą, to teraz może coś przetestujemy. Tak zawsze ludzie mówią, wiecie, relaks, piwko. Kurde, ja nie lubię takich rzeczy. Nie lubię piwa. Nie lubię smaku piwa. Wino też nie, bo to głowa mnie boli. Jedyne, co no, mogłabym Wam powiedzieć, ale myślę, że to nie zostanie tajemnicą. A jeżeli bardzo Was interesuje, to napiszcie w komentarzach, bo to tylko moi najbliżsi, rodzina wie, co tak naprawdę można ze mną na luzaka wypić. Jest coś jednego, tak są historie mojej rodziny, to się rzadko zdarza, ale jak się zdarza, to ja jestem równym zawodnikiem i jest impreza, ale to tylko w najbliższym gronie, wiecie, rodzinnym, więc no musicie się postarać, jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest. Przy tym moim spadek sobie pomyślałam, że właśnie mam tą kombuchę, bo też skąd ją mam? Mam ją z kafeterii, którą znajdziecie w Warszawie. Tak robię teraz reklamę, za którą mi nie płacą. No, nie mam głowy do interesu. Ministerstwo Kawy. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie Mikasia Insta 50, to często tam Wam wrzucam, najczęściej to w weekend, relacje właśnie z tej kafeterii. Uwielbiam ją. Ona jest w pięknym miejscu w Warszawie. Jeżeli będziecie kiedyś w Warszawie, to polecam Wam tam zajrzeć. Jeżeli z wszystkich miałabym wybierać, to jest najlepsza kawa w Warszawie, którą do tej pory piłam. Także Ministerstwo Kawy. Tam właśnie weszła kombucha. Zaraz ją przyniosę i zobaczymy, jak idziemy z kombuchą. Meduzyna, kombucha, kombucha meduzyna. O, zobaczcie, to jest coś takiego pięknego. Aż się schłodziło. Było tam kilka rodzajów. Nie wiem, jak mi ta zasmakuje. Tak strzeliłam po prostu. I powiem Wam w ogóle, co to jest. Ja od Palmy, z kanału Palma. Teraz Palma się nazywa inaczej. W moich proponowanych macie, bo jej kanał się nazywa Palm MLM. No, że niby, że kojarzy się z elemami, czyli z piramidami, czyli nie za fajnie, ale to jest dla ludzi kanał inteligentnych, ona to ma podtekst po prostu, tak? A wcześniej się jej kanał nazywał Palma, ale ona ma dwa kanały. Na tym kanale Palma to teraz są w języku angielskim. W każdym razie, kiedy Palma wchodziła na YouTube'a, to właśnie gadała do mikrofonu i jeszcze można było jej twarz zobaczyć i piła kombuchę właśnie. Ożywiająca, to jest orzeźwiająca fermentowana herbata. Składniki filtrowana woda, mieszanka ekologicznych zielonych i czarnych herbat, kulty bakterii, właśnie, bo to są kulty bakterii i to jest takie, wiecie, przefermentowane jakby, no to piwo też jest przefermentowane, nie? Chmiel. A to herbata jest przefermentowana. Ekologiczny cukier trzcinowy. Ej! Może zawierać do 0,5% alkoholu. Dobrze, że dzisiaj nie prowadzę. Także spokojnie. To otwieramy. Otwieramy. Czuć w ogóle coś sfermentowane. Najpierw się napiję. Wasze zdrowie. To jest mocujące takie. O. Bąbelki są. Zobaczymy, jaki to ma kolor. O. Widzicie?
No nawet to ma taki w ogóle nawet kolor piwa trochę, nie? Taki, no piwo też ma taki sikacz, taki różne odcienie, nie? W zależności ten. Ale widzicie, jest taki lekko sikaczowy taki. Powiem Wam, że z czasem jak te bąbelki opadają, to jest to lepsze. Dla mnie za dużo jest tutaj tych bąbelków i w ogóle nie wyczuwam tutaj żadnego smaku, powiem Wam. Trochę to mi przypomina kwas octowy, ten kwas taki jabłkowy, trochę przypomina kwas jabłkowy. Powiem Wam, że kiedyś właśnie moja mama coś tak przefermentowywała. To jest taki przeferment, że tak powiem. To jest fermentowane herbaty. Teraz tak trochę ładniej pachnie. Tak. Bo czuję taki właśnie ten ferment, który odstrasza mnie właśnie od piwa, bo nie lubię robić takiego. Lekko takie kwaskowe. Trochę takie. W ogóle czuję taką, wiecie co, trochę takiej galaretowatości troszeczkę, takiej w ogóle jak w nasionach chia czasami, ta taka galaretka jak się robi. Nie jest to słodkie, pewnie tak jak piwo można sobie dosłodzić. Nie jest to słodkie, jest to lekko takim kwaskowe. Jak ja się napiłam od razu z butelki, czyli te bąbelki, to nie. Zdecydowanie lepiej mi smakuje, kiedy już tych bąbelków tutaj nie ma. W ogóle nie wiem, do czego bym Wam mogła to porównać, bo nie piję w ogóle takich rzeczy. To jest taki trochę bez smaku, ale ze smakiem, z lekką kwasowością. Nawet tutaj jakbym czuła jakiś ocet jabłkowy. Ale on jest nie taki jak ocet, bo ocet jest taki ostry, a to nie jest ostre, to jest właśnie jakby ostre, a za chwilę takie lekko wchodzące w słodkie, ale nie słodkie. Bardzo taki dziwny. Myślę, że właśnie osobom, które na przykład piwo lubią, to może to smakować. Tak. Ale zdecydowanie, jak już nie ma tych bąbelków, bo z tymi bąbelkami to po prostu za dużo czuć wtedy tego fermentu, jak są te bąbelki. No. Także mam nadzieję, że ten vlog będzie wesoły, z kambuchą. Dajcie znać, czy w ogóle znacie ten napój. Witam Was w kolejnym dniu. Powiem Wam, że wiosna to zdecydowanie moja ulubiona pora roku. Jeżeli jest właśnie taka, wiecie, wiosna, jak w tym momencie, że jest 15 stopni, a na słońcu jest 20 stopni. I te poranki są takie orzeźwiające, takie po prostu... No tak, powiem Wam, lato to lato, ale ja nie za bardzo, wiecie, ja lubię spacerować, chodzić, jeździć rowerem, a właśnie taka pora to jest najlepsza. Czas w ogóle też, wiecie, zobaczyć, co tam u mojej Belli. Bo jeszcze w tym roku nie byłam, na tym, na rowerze. Wyjmuję sobie z torby moją wodę z cytryną, z miętą, kawa tu jest, ruszam. W ogóle chcę, słuchajcie, podjechać do Centrum Modo, bo tam w Biedronce jakiś czas temu widziałam kwiatka, którego chciałam sobie kupić. Nie wiem, czy on nadal tam jest. Wątpię szczerze, ale zobaczymy. Także kombucze? Nie. Tak, jak to palma mówiła, pij kombucze. Pij kombucze, będziesz bambuczą. Coś takiego. Pij kombucze, będziesz bambuczą. Tak jakoś palma mówiła. W każdym bądź razie powiem Wam, że bardzo dobrze się czuję. A na wieczór to tak czułam, że tam jelita mi pracują, czyli no fermentacja, tak? Tam są takie bakterie. No i to herbat, których mój organizm pewnie za dużo nie miał i bardzo dobrze się czuję. No, jak dałam smokowi, to powiedział właśnie, wypił do końca i smakowało mu nawet. Śmiał się, że powiedziałam, że tam jest 0,5% alkoholu, no ale hello, dla mnie to jest dużo. Przypomina to takie, wiecie, szampana trochę, takie delikatne, wiecie, szampan, bo te bąbelki i no, że ciekawe. I właśnie patrzyliśmy, jakie tam jeszcze smaki, w ogóle tam z limonką i z tym,
truskawką, chyba z mango są, jeszcze tam z trawą cytrynową, więc no, że tak powiem, fanką chyba bym nie była tego raczej, ale tak jak mówię, mi to bardziej smakowało, kiedy te bąbelki, wiecie, wyleciały. Ciekawe, ciekawe i powiem wam, że na wieczór właśnie czułam, że tutaj mi tak nie wzdymało mnie, wiecie, że właśnie jakbym za dużo albo, bo to też trzeba uważać z takimi rzeczami sfermentowanymi. Ja dlatego wypiłam tam mało, a jak smak zobaczył, to mówię, ty w ogóle coś piłaś? Ja mówię, tak, tą szyjkę. W każdym bądź razie, a on resztę cały ten baniaczek. Ale powiem wam, że no naprawdę czułam, że tam później na wieczór delikatnie tam mi po prostu, wiecie, jakieś tam jelita miały jakąś imprezę, ale tak pozytywnie, nie było, nie wiecie, no powiem tutaj, tak jak jest, no, to jest recenzja kombuczy, nie miałam żadnych wzdęć, gazów, ale czułam, że tam jelita coś tam, wiecie, dostały jakieś na pewno spotkały się jakieś inne kulty bakterii z moimi, które mam w jelitach, no i była, wiecie, taka impreza zapoznawcza i wszystkim się podobało, bo ja się naprawdę dobrze po niej w ogóle dzisiaj czuję. Także pij kombuczę, będziesz bambuczo. Ruszam, będę się odzywać później. Powiem wam, że byłam tutaj, przyjechałam do Centrum Modo, bo chciałam zobaczyć, czy w tej Biedronce jest ta moja roślinka. Nie ma tej mojej roślinki oczywiście, no, ale to dobrze, to znaczy, że są wykupowane, w ogóle słabo z roślinami. Ale byłam tutaj też w Deals pierwszy raz i powiem wam szczerze, że tak, nie wiem, zachwycają się tym sklepem czy coś. Ja tak średnio, ani tam słodycze jakieś fajnych, fajniejsze słodycze w Action widziałam, a już mi się dzisiaj nie chciało tam iść, bo chodziłam po tym całym Deals. Kupiłam płyn do płukania i kupiłam lizaki, pokażę wam, dlatego jest tam duży wybór lizaków, a lizaki to fajna sprawa, bo jak nie chce mi się czasami kawy nosić albo wody, to biorę w kieszeń lizaka i wiecie, i Kodżak, świruje Kodżaka i maska na brodzie. Jadę dalej, piękna pogoda, mamy wiosnę, więc jest się z czego cieszyć. Słuchajcie, także zaraz dojadę, będzie food hall z Biedronki, z Lidla i z Dealsa. Pozdrawiam moją Wickę, która też uwielbia bawarki, więc nie mogłam sobie odmówić tutaj bawareczki. Kocha. Także, a i pozdrawiam złotówy warszawskie. Słuchajcie, dzisiaj takie słońce, wiosna, dużo stłuczek na drodze i oczywiście co najmniej 3 samochody przed maską mi, wiecie, na ciągłej linii, przed pasami dla pieszych wjeżdżali. I pierwszy raz w tym roku i w ogóle nie wiem, no w tym roku, może w zeszłym roku też mi się jakoś tam wyjątkowo zdarzyło, ale generalnie nie trąbię na ludzi, a strąbiłam tą złotówę. No po prostu tak mnie, wiecie, no hello, no. Może mnie jej widział czy coś, no ale ciągła linia, wiecie, ciągła linia. Będę się odzywać w domu. To odezwę się w domu. Nara. Słuchajcie, dotarłam i jak już w tym vlogu testujemy, to słuchajcie, mam green cole. Jakiś czas temu, jak robiliśmy zamówienie na Frisco, to oni właśnie dorzucają czasem właśnie jakąś wodę nową albo jakiś, nie wiem, gadżet, kiedyś rękawice mi dosłali i ostatnio green cola. Ja w ogóle, dajcie znać, kto jest z team coli i Pepsi. Ja jak coś, to wolę Pepsi. To te włosy, jakie mam, może sobie opaskę założę, żeby tak bardziej ogarnięte były. Dobra, testujemy tą kolę zieloną. W ogóle nie wiem, czy ona ma zielonego koloru, to ona nie, zielonego koloru to ona nie jest.
Nie, no ja jednak jestem, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja wolę Pepsi, jeżeli już. Takie nie wiadomo co, ni to cola, ni to Pepsi, ni to zielone. Nie wiem czemu zielone. Tak jak Pepsi też jest słodzona sztucznym słodzikiem, to nie, to jest inna słodkość. Na puszka fajna gadżet, ale nie, ja zdecydowanie wolę Pepsi. Teraz zacznijmy. To sobie wyjmę. To jest jeszcze Lidl. Chciałam zacząć od Dillsa, bo tego jest tutaj mało. Słuchajcie, kupiłam taki płyn. Wąchałam różne i ten najbardziej do mnie przemawiał. On 5 zł, ale zastanawiałam się właśnie, ale następnym razem. Tak, i on tak dla mnie. Nie wiem, co tutaj jest. Bergamotka. Fajnie, tak w miarę, wiecie, delikatnie. Fajne. Słodycze to takie, ale słuchajcie, kupiłam taką paczkę za 5 zł różnych, wiecie, lizaków. Będę testować. Karteczki, bo mi się kończą, a ich nigdy dość. Ja dużo rzeczy tam zapisuję, wiecie, notuję sobie. Takie chusteczki kupiłam do demakijażu, 3 w jednym, z witaminą E, prowitaminą B i z aloesem. Przetestuję, mam 3 zł kosztowały i bardzo mi się spodobało, tego nie widziałam, za 10 zł, słuchajcie, Soraya Aquashot, micelarna woda. Każdy typ cery również wrażliwa, wulkaniczna woda termalna, słuchajcie, z tym, z kwasem hialuronowym. Bardzo ciekawy, nie widziałam czegoś takiego. Będę testować, zapraszam Was na mój drugi kanał urodowy, Beauty by Mikasia. Wszystkie linki pod spodem tego filmu. W Biedronce kupiłam 2 śmietany bez laktozy, bo w Lidlu nie ma tych śmietan bez laktozy. Chlebek żytni, taki pokrojony, tak jak lubię, z dużą przylepką. Łososie, jeden z koperkowym, a drugi z pieprzem. I taki twaróg właśnie chudy. On jest bardzo dobry, bardzo lubię i chudy właśnie. A nie zawsze są te chude. I teraz będzie Lidl, tutaj takie warzywa, owoce, borówki, naprawdę ta Anuba jest tańsza po pierwsze od tej drugiej, tam amerykańska coś, ale w takim samym opakowaniu, ale patrzcie, że tutaj jest napisane Anuba, zresztą to widać, one leżą obok siebie i te są naprawdę takie, wiecie, duże i niepopsute, dwa opakowania. Maliny, truskawki tam się kończyły, ale to zjem te, kupię sobie tam, wiecie, w tygodniu. Bardzo ładne rzodkiewki, podobały mi się. W Lidlu są tańsze o złotówkę. Tutaj muszę szybko schować, to jest mięso. Mięso wołowe na gulasz, bo tak mi się zachciało, czerwonego mięsa. Te bardzo chrupkie, lubię wafle kukurydziane właśnie z tym, z chia i oregano. Trochę mi się kończą nerkowce i żurawina, to podstawa. Nie ma to, słuchajcie, jak wilk, tak naprawdę. Też przechodziłam koło liska i go tam nakarmiłam. W Lidlu jest, to jest w Biedronce, a to w Lidlu. Ale lubię, bo ci nie robią tylko z pieprzem i z koperkiem, albo zwykły. A tutaj mamy chili, więc ja bardzo lubię to. Też w plastrach takie kupiłam. Tą bułeczkę z czarnuszką. Skyr z papają i brzoskwinią, to smok lubi, takie wiecie, do picia skyry. Ja standardowo te piątnicy truskawkowe, jeden waniliowy.
zapas szmatek. Jeszcze jeden właśnie brzoskwiniowy i z marakują. Mamy cytrynkę, awokado. Tutaj o, ten kinczuk z pieprzem też bardzo lubię. Fajny jest. Jeszcze jeden skyr, ale ten jest właśnie waniliowy i z pomarańczą. Piękne mango. Piękne w Lidlu. Ono sobie jeszcze może poleżeć chwilkę. Piękne. Tu ogórek. Że to wszystko, słuchajcie, w tym vlogu. Zielona kola. Jeszcze dajmy jej jedną szansę, zielonej coli. Tutaj strasznie czuję, słuchajcie, tą stewię, ten słodzik, czego w ogóle w Pepsi nie czuję. A już Pepsi Mint. Ja stosuję miętę świeżą na co dzień i ta Pepsi Mint to naprawdę jest taka mint, taka świeża mięta. I powiem Wam, że za dużo jej nie można wypić. Ma coś takiego w sobie, że napijecie się, nie wiem, pół szklanki to i tak czasami lubię wypić Pepsi. Pamiętajcie, 80 na 20, nie wpadajcie w skrajności, bo skrajności prowadzą do ideologizowania jedzenia. Jedzenie to nie ideologia, jedzenie ma odżywiać, też sprawiać przyjemność, więc balans, równowaga. Także żegnam się w tym vlogu, pewnie będzie długi. Dajcie znać, który jesteście team, co myślicie o kombuczy. No i widzimy się niedługo w następnym. Zapraszam Was na mój nowy kanał Beauty by Mi Kasia. Wszystkie linki i w ogóle to, co mam zawsze Wam do powiedzenia, to zawsze czytajcie to, co piszę pod filmem. Wtedy tam wszystkie informacje dostaniecie. Odzywajcie się. Jestem ciekawa, w którym jesteście teamie. No i czy próbowaliście kombuczy? Pij kombucha, będziesz bambucha. O, tak Palma mówiła. Pij kombucha, będziesz bambucha. Trzymajcie się zdrowo, widzimy się niedługo w następnym. Odmeldowuję się.